w łazience tej została użyta jedna płytka właściwie. Ma ona kolor szary, jest z faktury lekko chropowatej, lecz w zależności od miejsca i usytuowania płytki jest ona położona albo w poziomie, albo w pionie. Tak jak tutaj pod prysznicem widzimy ją w pionie. Natomiast tutaj po lewej stronie jest już w poziomie. Jest to ten sam rozmiar płytki. Tutaj jest w poziomie 30x60, a tutaj jest w pionie. Proszę zwrócić uwagę na dopasowanie się fug. Każda fuga wchodzi z jednej ściany na drugą. Następnie w innych elementach łazienki, znaczy w innych miejscach łazienki, jest już zastosowana węższa płytka. Ma ona około 15 cm. Płytki ze ściany, tutaj widzimy przy gabarycie, przechodzą równo w fugi płytek na podłodze. Oś symetrii jest wyznaczona przez spłuczkę oraz sedes. Tu są zestawione elementy do grzejnika.